może pojadę grubo, że jesteśmy w jakiś sposób wybrakowani. Przecież my na przestrzeni dziejów zawsze się fascynowali ludzie, były tłumy na rynku, jak kogoś wieszali, czy jak komuś ścinali głowę. Ludzie się tym, to była największa rozrywka. I co jest w nas takiego, że potrafimy tak całkowicie za tym pójść i tego dotykać? Nie mam na to odpowiedzi, ale przy tym, jak obserwuję świat, który nas gdzieś otacza, mam wrażenie, że z nami jako z ludzkością jest coś głęboko nie tak. Ja wychodzę z założenia, że człowiek nie jest z natury zły, tylko że pewne rzeczy sprawiają, doprowadzają do sytuacji, w których ktoś staje na jakiejś granicy po prostu, co nie? Jakby bardzo często lubię myśleć o moich postaciach, że to, że posunęły się do czegoś złego, jest wynikiem na przykład ich dzieciństwa. Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Chodzą Słuchy. A ze mną tutaj jest, prawda, Cezary Łukaszewicz. Dzień dobry, prowadzisz ten program, ja tak? Prowadzę, nazywam się Elizary Cembry, chciałam się z tobą przywitać. Cześć. Cześć, Cezary, cześć. Bardzo miło cię widzieć. Wzajemnie. Cieszę się, że znowu się spotykamy. To prawda. Bo wcześniej mogliśmy się spotkać na planie serialu Nieobecni, Nieobecni 2. Tak. Oczywiście, że tak. Ale czekaj, bo mieliśmy porozmawiać chyba o temacie... Przewodnim, który tyczy się naszych mrocznych i jasnych stron. Każdy z nas ma swoje mroczne, jasne strony i ja zastanawiam się, czy ty masz w ogóle jakąś taką mroczną stronę swoją? No, słuchaj, no dobra, spróbuję zacząć. Ja to powiem, zrzuciłam mówię... to na ciebie, okej. Dobrze. Nie, bo uważam, że to pytanie jest totalnie słuszne i ja jakby tak odbieram życie, że my jesteśmy niesamowitą paletą barw, że każdy człowiek ma w sobie jakąś, no, trochę... kosmos jakby różnych zachowań i tylko gdzieś rzeczywistość, w którą my gdzieś wchodzimy, gdzieś dotykamy jakiejś rzeczywistości, ona wyciąga z nas, czy dane przyczyny wyciągają z nas pewnego rodzaju reakcje. I ja na przykład podchodzę do tego, że ja się nigdy nie zarzekam, że czegoś bym nie zrobił takiego, ale przykładając to jakby ja jako wykonujący zawód aktora mam coś takiego, że to jest dla mnie największa fascynacja tego zawodu. Że... Ale że też fajnie jest móc dostać taką rolę, taką postać do zagrania, która ma w sobie właśnie ten pierwiastek zła też, nie? Że to jest zawsze ciekawe, bo musisz trochę wybronić swoją postać. Tak, i zrozumieć tak. jej też. Ja bardzo lubię zastanawiać się na tym, jak doszło do tego, że ta postać na przykład jest odbierana jako zła. Albo jest w stanie, nie wiem, kogoś zabić, albo jest w stanie sprawić komuś naprawdę dużą krzywdę. To mnie fascynuje zawsze. No i jak do tego podchodzisz? To jest, że próbujesz wtedy tego człowieka, powiedziałeś, wybronić. Bo ja ciągle się zastanawiam, wybronić jego, w sensie, że pokazać, że przyczynowo-skutkowo dlatego się tak zachowałaś, ta postać się tak zachowała. I doszło w niej do przekroczenia jakiegoś takiego Rubikonu zła, tak? Trochę tak, to znaczy ja wychodzę z założenia, że człowiek nie jest z natury zły, tylko że pewne rzeczy sprawiają, doprowadzają do sytuacji, w których ktoś staje na jakiejś granicy po prostu, co nie? Jakby bardzo często lubię myśleć o moich postaciach, że to, że posunęły się do czegoś złego, jest wynikiem na przykład ich dzieciństwa. Jakoś bardzo lubię tak wchodzić w psychoterapię postaci i doszukiwać się, bo nie zawsze też oczywiście to jest w scenariuszu czy między słowami napisane, więc gdzieś sama lubię sobie dopowiedzieć, co się wydarzyło, czy to jest kwestia matki, czy ojca, kto tutaj był tak naprawdę tym, który rozpoczął te pętle. Ale ja tak nie lubię trochę, spróbuję podyskutować, nie lubię takiego tłumaczenia, ponieważ powiedzmy, że ja miałem ojca, który mnie bił, katował, to daje mi prawo do tego, że jestem tak zryty i jakby niedobrze się zachowujący wobec rzeczywistości, bo mam tłumaczenie. Ja nigdy nie tłumaczę tego, że to, co ta osoba zrobiła, jest dobre. Bo moralnie to nie podważam tego, że to moralnie może być złe, natomiast uważam, że nie jest tak, że wszystko jest czarno-białe i uważam, że często, chyba że rozmawiamy o psychopatach i socjopatach, można było bardzo wielu rzeczy
uniknąć wielu sytuacji. Podpisuję się pod tym całkowicie. Tylko i wyłącznie o to mi chodzi, co nie? No ale w ogóle ten świat trochę tak skręca moim zdaniem w to, że my przez te wszystkie społeczne, te takie komunikatory i to wszystko, bardzo się mocno radykalizuje świat, że on się staje czarno-biały i gubimy odcienie szarości. Bo ja jakby się zgadzam, że my jesteśmy w odcieniach szarości bardzo mocno, ale niestety jesteśmy zmuszeni przez to, jak się dzieje, że my jesteśmy albo prawo, albo lewo teraz. Zauważ to tak, gdzieś tam oglądałem jakiś taki dokument o tym i to jest przez to, jak ten świat się prowadzi. Ale a propos jeszcze zła w człowieku, piękny taki, lubię to, ten cytat, że nie ma ciemności, jakby w ogóle we wszechświecie, jest tylko brak światła. Tak samo nie ma zimna, jest tylko brak ciepła. Bardzo optymistyczne. No, to tak, tak wierzę. Jesteś bardzo optymistyczną osobą, Cezary. Tak, ale również mam swoje złe, znaczy w sensie złe, no, każdy z nas ciemne ma strony. I ja uwielbiam to w naszym zawodzie, dlatego, bo ja do tego zawodu podchodzę bardzo prosto, tak szczerze podchodzę bardzo prosto. Nie potrafię tworzyć jakby postaci od formy, w sensie nie umiem, bo niektórzy aktorzy po prostu tu będę miał zagiętą rękę, będę seplenił, ale przez to potrafią znaleźć prawdę. Ja nie potrafię. Ja zawsze się stawiam, co ja, Cezary, po pierwsze, w tej wyimaginowanej sytuacji bym zrobił, jakbym zaczął działać w tej wyimaginowanej sytuacji. Co doprowadza do czego? Dlaczego ja kocham ten zawód? To jest taki prywatny podjazd, że jak bardzo dzięki temu, że dostaję różne scenariusze, a często dostaję jakichś psycholi, czy tam policjantów po przejściach, czy jakiś tego, że eksploruję człowieczeństwo. To znaczy, jeżeli uczciwie się wykonuje ten zawód, to mogę, poszerzam swoje człowieczeństwo, ponieważ w zabawie i jeszcze w pracy, za którą mi płacą pieniądze, ja całym sercem oddaję się tak, jak ja bym był tym człowiekiem, że nie wiem, coś tam zrobił, jakieś hardkory zróbmy na to, że kogoś zabiłem, nie? Że całym sobą muszę wyobrazić sobie właśnie to, co mówisz, że jak mnie to doprowadziło do tego, że wykonałem ten hardkorowy czyn, ale dzięki temu idę do domu, gdzieś się tam z tego otrząsamy lepiej czy gorzej, czasami gorzej, mam większą świadomość siebie i życia i rozszerzam swoją ambiwalencję. Ale to ładne powiedziałeś, eksplorować człowieczeństwo. Te kryminalne historie i takie mroczne historie, do których nas ciągnie też, chcemy je oglądać, to właśnie to jest to eksplorowanie trochę tak człowieczeństwa, nie? No bo gdzieś tam jakieś, że dlaczego te seriale kryminalne są ciekawe w dalszym ciągu? Przecież tego jest mnóstwo. No ja uważam, wiesz, po pierwsze, że są ciekawe, a po drugie, no bo czemu oglądamy kryminały i straszne historie? No chyba po to, ja oglądam po to, żeby się jakoś oswoić z tym złem. To znaczy, że No bo nie oszukujmy się, to co dzieje się w rzeczywistości jest okrutne, ale nieraz my nie widzimy tego, nie jesteśmy bezpośrednimi świadkami. No nie mamy kompletnie do czynienia. Ale możemy obejrzeć serial czy film, w którym widzimy naprawdę brutalne sceny. Nieraz. I mam poczucie, że my potrzebujemy tego trochę, żeby tak się oswoić z tym złem, żeby to nas tak nie przerażało. Że, to prawda, wiesz, to prawda. Że jakoś tak próbujemy, no. Ale też chyba wydaje mi się, że fajne jest, przynajmniej dla mnie, że coraz bardziej skręcają te kryminały. Nie w to, że jest, bo już te zagadki kryminalne już tak się, no tak już genialnie niektórzy napisali w różnych serialach, że po prostu detektywistycznie idziesz za tym. Ale że też mnie bardzo interesuje w tym właściwie nie zagadka kryminalna, tylko człowiek w takiej ekstremalnej sytuacji. No wiadomo, bo jest ciągle jakieś zabójstwo, ktoś zabił. To, co mówisz, że no nie jesteśmy w stanie tego, oswajamy się z tym, jakby jesteśmy w tym, ale z drugiej strony, jak oglądanie tego, jak ktoś w ekstremalnej sytuacji reaguje i się z tym, nie wiem, właśnie mierzy, z nie? tym oswaja, mierzy, że bardziej mnie interesuje, lubię ten cytat, ale może nie pasuje do tego, patrzenie się na ludzi, którzy obserwują innych ludzi, czyli reakcja tego człowieka drugiego wobec tej tragedii i jak on sobie, no już rozgaduje się. Jak no się wiesz, to teraz siedząc to, ale zaprosiłaś mnie do programu, a obserwują to obserwują nas tutaj inni ludzie i jeszcze inni będą obserwować, prawda, na ekranach. Tak. Więc sami tak trochę się w tę sytuację tutaj wkopaliśmy. Ale lubisz? Lubisz teraz już się czysto aktorsko grywać w kryminalnych sytuacjach? Grałaś policjantkę kiedyś? Nie grałam policjantki nigdy. Chciałabyś zagrać? Chyba nie grałam policjantki. Taką neurotyczną policjantkę, taką wiesz, na przykład neurotyczną, w sensie, że, wiesz, że z jednej strony musi opanować rzeczywistość, a z drugiej strony świat jej się totalnie sypie i rozkłada. Tak, no to jest w ogóle też taki, nie? No. Ciekawa, kryminalna zawsze, bo są jakby
różne rodzaje kryminałów, ale właśnie ten taki główny bohater, ta właśnie na przykład policjantka, która... Bo facetów już wielu było, ale tak, właśnie fajnie kobietę jest... oglądać, że ona musi włożyć w końcu tę broń i dobra, idę do roboty, jestem twarda i skupiona, tak, ale życie się wali, tak, powiedzmy. Nie? A jeszcze jest ta emocjonalność i jakby no, to wszystko, co się prywatnie dzieje, jakieś zmagania, co nie? Myślę, że tak, wiesz, ja nie mam czegoś takiego, że policjantka akurat chciałabym zagrać. Jeżeli to by była właśnie taka ciekawa postać, która jest wielowymiarowa i która właśnie gryzie się, jakby jest jeden świat, w którym ona musi pokazać, że jest silna, że jest na stanowisku, że jest zdecydowana, a z drugiej strony jest jej życie prywatne, które ściąga jest... ubrania, maskę i, jest, po prostu jest nagle... I płacze. Na przykład, albo jest, nie wiem, uzależniona, albo ma jakieś, zmaga się z różnymi rzeczami, to mnie fascynuje, to mnie ciekawi, to mnie zawsze ciekawi, bo... No i tu wracam do tego, że ja uwielbiam tak budować postaci też, że wchodzę w jakąś... Staje się psychoterapeutką swoich postaci. To wspaniałe. No, więc... no i to, że tak ciągle możemy sprawdzać, ale żebyśmy dostawali, życzę nam, żebyśmy dostawali właśnie takie zadania, które byłyby, bo to wszystko jednak zależy od scenariusza, że gdzieś masz Oczywiście. Podstawę do tego, żeby tego człowieka budować niejednoznacznie. O, to jest to słowo, które tak. gdzieś mi się mega podoba, że ja wychodzę od stwierdzenia, że człowiek jest naprawdę niejednoznaczny, że jest sinusoidalny, ambiwalentny i chyba, przynajmniej ja jako teraz tak prywatnie, jako Czarek, 40-letni facet, dochodzę przy różnych próbach z tej strony i z tej strony, że chyba szukanie balansu jest najfajniejszą rzeczą, którą możemy zrobić. Ale to już mówię prywatnie o życiu, nie? No to a propos szukania tego balansu, opowiedz mi o swojej postaci w Nieobecnych. Powiedz mi coś, w kogoś wcielasz. Dobrze to prowadzisz, wiesz, naprawdę wspaniale. Próbuję. Taką sobie rolę sobie jak taką... Jak nawróciłaś. Narzuciłam. Dobra. No, ja gram Sokoła, który się pojawia dosyć późno na przestrzeni taka tego... grasz. Tak, Sokoła. Super. I właśnie dziękuję, że mi przypomniałeś, bo w pewnym momencie na planie pomyślałem, ja wiem, co Sokół robi. Sokół krąży. Czyli moja postać krąży i to była jedyna wiadomość o tej postaci. Ale masz tak jakieś takie sceny w kręgu albo coś takiego? No masz ze mną nawet sceny w kręgu. Pamiętam, nie żeśmy mam siedzieli i żeśmy się śmiali, a mieliśmy być bardzo poważni. Pamiętam to i musimy to zdradzić. Nie, ale opowiem o Sokole. Bo to była fascynująca postać, w sensie taki facet, który był dosyć wrażliwym chłopakiem w domu, ale miał bardzo dużą tragedię w domu, tam śmierć w rodzinie, ojciec i on gdzieś uciekał z tego domu non-stop i w pewnym momencie znalazł po prostu swoje miejsce. A że był gdzieś tam duszą taką artystyczną, brał udział w różnych tam zespołach muzycznych, lubił grać na bębnach taki. I on gdzieś znalazł w tym chorpie całym, czyli takim, no nie wiem, takim ośrodku odnowy duchowej, swoje miejsce jako 20-latek, ale tak się zakochał w tym miejscu i tak pewne przyczynowo-skutkowe rzeczy się wydarzyło, o których nie będę mówił, że on właściwie został tam przez kolejne 20 lat, powiedzmy, w sensie, że to się stało jego domem, rodziną i jakby całym światem. To jest moje... A twoja postać? Ja się wcielam w postać Kasi. I Kasia jest córką Elżbiety Zawady, granej przez Danusię Stenkę. Pojawiam się w drugim sezonie. Jest rozwinięty ten cały wątek. Gram artystkę, w sensie nastolatkę, która interesuje się sztuką, która maluje i tak naprawdę jest wychowywana przez swoją matkę, jest z nią w bardzo bliskiej relacji. Mama oczywiście spędza dużo czasu w pracy, w związku z tym ona, ta córka, ta Kasia, stara się jakoś tak z mojej perspektywy czasem matkować matce, co jest trudne, no ale dochodzi do takiej krytycznej sytuacji w życiu tej dziewczyny, że ona się zakochuje i ta miłość po prostu trochę nie może, trochę świat nie zgadza się na tę miłość. I to jest początek właściwie jakiejś ucieczki tej postaci. Nie jest to na pewno bezpośrednia przyczyna, natomiast jedna z... Czyli ten chorb, cały ten ośrodek takiego uzdrowienia duchowego czy kształtowania duchowego jakby ściąga ludzi wrażliwych, którzy nie znaleźli swojej przestrzeni albo zostali skrzywdzeni w świecie wcześniejszym, nie? Trochę tak to wychodzi, nie? W tym serialu. Natomiast tam ja jakoś tak myślałam, że to jest takie miejsce,
że tak gdzieś wszyscy potrzebujemy znaleźć jakiś rodzaj uduchowienia, czy znaleźć jakieś wsparcie, takie inspiracje, wsparcie, energię z zewnątrz. O energii to akurat dużo wiesz, ale nie wchodźmy w ten temat. Energii kwantowej. Natomiast, że tak, że faktycznie wychodzi tak, że tam się wszyscy nagle zaczynają trochę takie pokrzywdzone dusze łączyć w tym jednym miejscu i sobie wzajemnie pomagać poprzez sztukę. Bo też każdy z nich tak naprawdę zajmuje się jakimś rodzajem sztuki. No twoja postać tak, właśnie mówi, tak, że tutaj gra na bębnach i tak dalej. Zresztą robiłeś to świetnie. Dziękuję. Robiłeś to świetnie, to była bardzo fajna scena, długa, ale Ale wiesz, no to gdzieś 3 miesiące byłem na takich warsztatach z bębniarzami, bo ja gdzieś poważnie tych ról podchodzę, nie? Ja widziałam, wiesz, no po prostu te mięśnie same się nie robią, co nie? Chciałem tylko powiedzieć, że... Ale też chyba, że tak wtrącę się, poczułem jakiś taki, że bardzo ci ludzie gdzieś tam otrzymują coś głębokiego, takiej jakiejś samoakceptacji, akceptacji od tego, tych guru, którzy nas prowadzą, ale dzięki temu wgłębiamy się w środek i sami siebie zaczynamy kochać, bo zacząłem jakoś odjeżdżać w jakiś taki temat, co to znaczy kochać siebie i w ogóle czym jest miłość w życiu człowieka. I tam gdzieś bardzo mocno jednak było przeze mnie eksplorowany ten temat podczas robienia tego serialu. No i słusznie, no bo to jest właśnie ta mroczna i niemroczna strona, nie? Że miłość też może być mroczna, ale może być pozytywna. Może być uskrzydlająca, może być destrukcyjna dla nas wszystkich. Właśnie, może być destrukcyjna, bo gdzieś u mnie gdzieś temat tej postaci Sokoła też robi, że co ty jesteś w stanie zrobić dla miłości, albo do czego miłość może ciebie doprowadzić? To też są takie pytania, które ta postać Sokoła mocno odpowiada na to, w sensie gdzieś pokazuje i... I czy jeśli musisz coś zrobić dla miłości, to czy znaczy, że to jest naprawdę miłość, a nie jeszcze coś innego, co nie? A masz tak czasami, że lubisz bardziej grać jakąś postać, a jakąś mniej i tą postać Kasi lubiłaś grać? Czy lubiłaś ją? Czy nie zastanawiasz się nad takimi rzeczami? Mam poczucie, że trochę trzeba każdą swoją postać lubić, kochać właśnie, kochać nie? Że to musi być takie 100% uczucie. I ja bardzo lubiłam grać postać Kasi, natomiast zawsze, zwłaszcza przy okazji pracy nad serialem, brakuje mi... chciałabym jeszcze więcej, wiesz, chciałam, żeby ten wątek był jeszcze bardziej rozbudowany, żeby tam jeszcze więcej weszło psychologia. To jest jednak pewien format, który jest określony ramami. Bo my umówmy się, nie ciągniemy tych, nie ciągniemy w sensie tego serialu, to nie jest o nas. My jesteśmy jakimiś barwami, które dopowiadają historię ogólną. Tak, to jest prawda. No, jesteśmy... Epizodystami w pewnym sensie, nazwijmy to tak, ogólnikowo, którzy tak naprawdę opowiadają historię Elżbiety, Ale nie mamy płaszczyzny, żeby zarysować te przyczynowo-skutkowe, co na początku powiedzieć. Ale mi kiedyś, kurczę, przypomniał mi się taki włoski reżyser w teatrze, jeszcze byłem dawno temu, powiedział tak, Cezary, nie wiem, tak po włosku fajnie mówił i z tłumaczem. Brawo, ale ty nie broń mi postaci, tak mi mówił. Nie broń. I mi to zapamiętałem. Nie broń postaci, ty opowiadaj historię. Storyteller, no. Okay. Kurde, naprawdę często wracam do tych słów, a to było, no nie przesadzę, więcej niż 10 lat temu. I czasami jak zaczynam za bardzo próbować coś obronić, to myślę, nie, po prostu opowiadaj historię. No czasem chyba tak jest, nie? Że dostajesz postać, której nawet na siłę nie jesteś w stanie znaleźć odpowiedzi pewnych i po prostu musisz go with the flow, no, płynąć z tym i jakby zaakceptować, że pewne rzeczy się zadziały. I po prostu z tym iść, nie? Ja mam tylko w głowie, że możemy później jakiś swój podcast otworzyć, bo tak nam żre ta rozmowa, ponieważ nie przerwaj się. To mało dowcipu rzucamy, mam poczucie. Tak? No. Ale jestem właśnie mało zabawny. Nie, ty jesteś bardzo zabawny. Ja z kolei. Może mój ryj, ale... Ja jestem melancholikiem w środku totalnym. Czym jesteś? Melancholikiem. Powiedz a ty? Ja myślę, że jestem trochę introwertykiem, ale aspirującym do roli, prawda, prowadzącego tutaj ten program. To jest wspaniałe. Jest podobno nowa nazwa, ja zapomniałem, że coś pomiędzy byciem introwertykiem i ekstrawertykiem. Midiwertyk. Nie, ale jakoś się to nazywa, tak. To ja bym się pod to podpisał. No myślę, że tak. No każdy z nas jest trochę raz tym. Tak bym taką teorię tutaj wysnuła. Zobaczymy w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie. Jezu, zrobiłam to, ludzie powiedziałam to w taki sposób. Ty naprawdę się nadajesz do jakiejś... Wspaniale, no. Ja po prostu dużo obserwuję moich koleżanek na Instagramie. Sama tego nie robię, więc... Nie prowadzisz Instagrama?
to słowo prowadzę wymaga jakiejś odpowiedzialności. Rozmawiamy też o tym, dlaczego ludzi tak fascynuje oglądanie takich bardzo trudnych spraw albo ciężkich tematów, ale zresztą w tym, jak się ten nasz świat teraz, co się dzieje na naszym świecie, od tego nie uciekniemy, może nie opowiadajmy o tym, ale ja mam takie prywatne wrażenie, że co jest nie tak z nami jako z ludzkością, że my... Może pojadę grubo, że jesteśmy w jakiś sposób wybrakowani. Przecież my na przestrzeni dziejów zawsze się fascynowali ludzie, były tłumy na rynku, jak kogoś wieszali, czy jak komuś ścinali głowę. Ludzie się tym, to była największa rozrywka, czy tam gdzieś były walki w Rzymie, no, walki gladiatorów, którzy sobie odcinali jeden i rządzący tam cesarz mówił tak albo tak. I co jest w nas takiego, że potrafimy tak całkowicie za tym pójść i tego dotykać. Nie mam na to odpowiedzi, ale przy tym, jak obserwuję świat, który nas gdzieś otacza, mam wrażenie, że z nami jako z ludzkością jest coś głęboko nie tak. I może to jest, jest jakieś za grube, co ja gdzieś opowiadam, ale dużo o tym ostatnio myślę, szczerze mówiąc. Strasznie ciężki temat. Ja myślę, że jakiś instynkt nie w tym jest, to znaczy jakaś taka właśnie zbiorowość, chęć z jednej strony ciekawość, chęć zobaczenia, z drugiej strony to wydaje się na tyle nierealne, że ludzie potrzebują tego zobaczyć. No i też to właśnie oswajanie się, nie? Z lękiem, rozswajanie się ze złem, nie? Że to jest trochę no, ale myślisz, że to jest oswajanie się z lękiem? Ta fascynacja tych ludzi średniowiecznych, którzy chodzili na ścięcie głowy komuś? To była jedna z nielicznych rozrywek, moim zdaniem, które też mieli, wiesz. Nie mam pojęcia, zupełnie nie jestem wykształcona w tym kierunku, ciężko mi powiedzieć. Natomiast jedyne, co ja mogłabym wysnuć tutaj, to, że nie uczymy się na historii po prostu. I to jest problem ludzkości. Ale wiecznie, że historia ciągle zatacza koło. No, zatacza mamy koło, w XXI wieku wojny przy granicy i dzieją się rzeczy masakryczne, tragiczne, 500 kilometrów od nas, ale Auschwitz żyjemy. Nie spadło znikąd, nie? No to tak. Jakby taka... No kurde, no już jedziemy ale to już daleko. Pojechałam za grubo. Ale dobra, nie, dlaczego grubo? Cezar. Nie, ale poczekaj. No jedziemy grubo, ale nie, że jeszcze chciałbym tylko do tematu zmierzyć, znaczy, o którym myślę i nie mam żadnej odpowiedzi na to, zresztą nie lubię mieć jakichś zaklapkowanych na oczach odpowiedzi, że my trochę z jednej strony tworzymy taki świat idealny, grzeczny, ale gdzieś wydaje mi się... My też jesteśmy jakimś takim stworzeniem behawioralnym bardzo mocno. I jak się przejrzy historię świata, wszystko, co się dzieje, czy wojen, czy właśnie tych tragedii, czy tej naszej fascynacji jakimś, no nie mówię złem, ale jakimiś tragediami, tym, że nas to wciąga oglądanie, że my, jakaś część nas, no to w ogóle nawet chyba od tego, co zaczęliśmy, że jest właśnie to dobro i zło, że część nas jest taka, no nawet chciałbym użyć jakiegoś innego słowa niż zwierzęca, ale taka bardzo, no taka... Nie wiem, no zwierzęca, no, taka mięsna, jakaś taka bardzo... Soczysta. Tak, soczysta i taka wręcz nie jesteś w stanie umysłem określić, dlaczego, nie mówię, no dlaczego fascynują, wciągają i jakby powodują naszą, jakby jakieś szeroko pojęte podniecenie, jakaś taka rzecz, która jest na płaszczyźnie życia i śmierci, nie? No ale też myślę, że tutaj ja oczywiście już naciągam taką grubą kreską, prawda? Ale do czego? Jednak to jest trochę o kryminale. To jest trochę o kryminałach też właśnie, co nie? No tak. W tym wszystkim. Że ta niejednoznaczność tych postaci i tych historii. Na ile jestem w stanie iść za złoczyńcą, który jest seryjnym mordercą? A widziałem takie seriale, gdzie kibicujesz seryjnemu mordercy. No, dokładnie. I wiesz, to antybohater, nie? Który... No, chodzą słuchy, że są takie filmy. I chodzą słuchy, że każdy ma ciemną stronę mocy. Ale chodzą też słuchy, że ludzie mają również tę jaśniejszą stronę mocy. W co ja wolę wierzyć? Wiem, że ty tak wolisz, ja jednak jestem tutaj tym mrokiem. Ty? A tym się poda, że ty jesteś tym... Nie. Ja jestem tą dobrałem ciemną... niebieską, jasną koszulkę. Tą, prawda, nadzieją. Nadzieją. Jesteś nadzieją. Ale cesary, ty chyba sporo w ogóle ostatnio, tak już... No. Szybciutko zadam pytanie, że ty chyba ostatnio grasz w takich produkcjach kryminalnych, nie?
sensie, sporo, że jakby jakoś, to jest taka rzecz, tak, którą... Tak, tak, tak. Którą jakoś ty... Co jest dla mnie, jako, dużo o tym też opowiadam, że jako dla mnie, dla człowieka bardzo gdzieś, no takiego wrażliwego melancholika, który dostaje często takie propozycje zagrania ról gdzieś tam mocno takich po przejściach, ale dosyć twardych, dosyć męskich. To jest fajnym wyzwaniem, nie wiem, to jakoś lubię to. A lubisz filmy takie oglądać? O, bardzo, tak? Bardzo, bardzo. Ja bardzo lubię, wiesz, w tej naszej historii nieobecnych to, że to poza tym, że jest kryminał, to nie jest oczywisty kryminał, prawda? Tam nie ma jakby... No. Jakby jest zagadka oczywiście zarówno w pierwszym, jak i w drugim sezonie, ale ja lubię w tym psychologię całą, która się też odbywa. Tak. W tym, że tam jest cały też wątek w pewnym sensie miłosny, że, nawet nie w pewnym sensie, po prostu miłosny, że... Są relacje matka-córka w moim przypadku, że są właśnie międzyludzkie, damsko-męskie relacje, które ty z kolei tam reprezentujesz, że jest tak, jakaś grupa ludzi, co to znaczy wpływ ludzi na jednostkę i co się może wydarzyć, jeżeli masz guru, który potrafi ci wejść po prostu tam do środka i odkryć te swoje bardzo punkty, głębokie nie? Punkty bolesne. Siebie same. Ale też mi się skojarzyło, jestem bardzo pod dużym wrażeniem, to nie chodzi o to, jak to wygląda, bo tego nie oglądam, ale w środku mega mi się dobrze, bo miałem kilka scen z Piotrem Głowackim, z którym kiedyś w szkole się spotkaliśmy i bardzo fajnie mi się z nim tak kombinowało. Mieliśmy kilka takich dialogów, które naprawdę, i on jeszcze przecież tworzy tę postać dosyć specyficzną, że tak powiem, nie? No on w tym jest, nie? To jest jakby maksa. Taki... Na maksa. Jakby ktoś z zewnątrz to zobaczył, to nazwałby to method acting. Tak, tak. Nie? Tak. W pewnym sensie, ale... Ale spotkanie Piotra i zobaczenie, jak on w tym jest i jak fajnie przez jakby to rozmawia z drugim człowiekiem, tak. W sensie ze mną, sprawiło mi to mega dużą frajdę. Nie, on jest mega sprawny i też, bo chyba tego o tym nie Kurde, wspomniałam, chwalimy, że... Chwalimy kolegę. No i słusznie, no. On był moim profesorem, co prawda nie byłam na jednych zajęciach z nim, natomiast tak, był moim profesorem. Natomiast on, ja i on na planie jesteśmy również połączeni, bo gramy w rodzeństwo, kuzynostwo, ale bardzo bliskie. I to jest też jakiś taki ważny wątek, który się pojawia na samym początku. Dużo tych powiązań, co? No, siatka tego serialu. Powiązań. Że my gdzieś, Kasia, postać Kasi i Zacharego. O, zapomniałam nazwisko. Przypał. Bo już mieliśmy to. Ku końcowi pójść, a teraz musimy znowu pogadać w 5 minut. Ja i Piotrek Głowacki, no, że to nasza historia w tym scenariuszu, ona się tak jakby tłumaczy i okazuje się, że byliśmy bardzo blisko i że tak naprawdę dla niego to też jest jakaś trauma, że ta postać zniknęła tylko przez to, że on jest ma Aspergera, no to inaczej zupełnie troszeczkę odbiera tę rzeczywistość. No inaczej troszeczkę zupełnie, no Eliza Rycemby, no po prostu język polski jest po prostu fantastyczny. Nie, 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 nie. Ale fascynujące spojrzenie się na Piotra, który jakby inaczej tą emocjonalność pokazuje i być z nimi, jakby też takie nawet próbowanie wczucia się w jego emocjonalność, no to super jest, naprawdę. No chodzą słuchy, wiesz Cezary, że my już kręcimy się w kółko i bardzo często mówimy podobne rzeczy, odpowiadając na inne pytania. Więc myślę, że my też możemy tutaj zmierzyć trochę ku końcowi i z tą myślą, że każdy z nas ma jakąś swoją pozytywną, dobrą, jasną stronę, ale również tę mroczną i że ja uważam osobiście, że to wszystko ma na celu oswoić się z lękami. Tak, to bardzo ładne. To chciałabym namówić Państwa, żebyście się nie lękali i subskrybowali ten kanał, subskrybowali, lajkowali, dawali komentarze, jak Wam się podoba ta rozmowa, czy macie jakieś pytania, czy nie macie pytania. Zachęcamy do oglądania następnych gości i co? No i... Wspaniale to prowadzisz. Dziękuję Ci, Cezary, za bardzo tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, to było bardzo przyjemne. Jeszcze raz Ci podziękuję. Dziękuję ślicznie. Uścisk prezesa. Pozdrawiamy prezesa. Pozdrawiamy serdecznie. No ale co, to było chyba okej, nie? W sensie, no, bo to jest na YouTubie powiedziane. Tak, lajkujcie. Subskrybujcie. Zapraszamy do oglądania Nieobecnych Dwójki na Playerze. Zresztą jedynkę też możecie sobie nadrobić, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Koniecznie. Bardzo, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.